Zapraszam wszystkich na film dzisiaj. Zobaczcie, jakie borowiczki będziemy dzisiaj zbierać. Piękne. 7 listopada. Jesteśmy w lesie tradycyjnie. Witam wszystkich serdecznie. Za nią ruszyliśmy do lasu. Tutaj chciałbym wam pokazać, że zostawiliśmy takiego starszego z takiej ciekawości, czy ktoś będzie tutaj i czy go znajdzie i czy go zabierze. No ale okazało się, że dalej stoi po 2 dniach. A tutaj Ania... O, zobaczcie, jak się zbiera grzyby. Sprawdziła właśnie taką kubkę. No i stoi prawdziweczek piękny, młody. Jeszcze nie wybarwiony pod liśćmi, więc zapraszam wszystkich na film, do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. Miłego dnia z nami w lesie. Dojechaliśmy do naszego lasu. Zobaczcie, ile pięknych zielonek rośnie. Nie wyglądają jak zielonki, takie przebarwione są od słońca. Ale po drugiej stronie widać ewidentnie, że zielonki. Sporo ich tutaj jest. Ale przydałby się deszcz. O, tam też, Aniu, jedna. Ania w żyjole. Tam też jedna. O, ta jest jedyna. Rzuć do mnie, Ani. Weź się, pokaż. Dawaj tutaj. O, zobaczcie, jak wyglądają. Ta była schowana pod liśćmi, a ta była na słońcu. Teraz będziesz mi rzucać 100 sztuk. No nic. Trzeba tutaj pozbierać. Tam też jest następna. Fajnie. Zbieramy. Szukamy prawdziwków oczywiście, ale zielonki też są super. Śmieszna sytuacja. Przed chwilą koszyk mi wypadł z ręki. Wysypały się grzybki. I przyznam, że chyba mnie zauważył. Ale taka bomba niesamowita. Zobaczcie. Jaka... No to jednak szwajcarskie grzyby rosną na Podlasiu. To jest polski. Ja wiem. Ale zobaczcie, ja w życiu nie widziałem na Podlasiu takich grzybów. Teraz już zmieniam zdanie. Piękny, koszyk mi się wysypał. A on był zakryty? No był, ja się skucnąłem i go zobaczyłem, ale ja. A tam? No nic, tutaj było to miejsce, co zbieraliśmy 3 sztuki. Ale ten jest przepiękny, no zobaczcie. Cudo. Tutaj Ania znalazła, rozgarniała liście i po prostu one tak słabo się trzymają ziemi, że ledwo to dotykają. Zobaczcie. No niby dużo, ale siedzą bardzo lekko. Więc taki Ania znalazła, ja mam swojego, Ania ma swojego. Super, ale ten to piękny. Zobaczcie. Cudo. Miód, malina. Przyznam szczerze, przepiękny grzybek. Dochodzimy do tego miejsca i zobaczcie. Nic nie widać, że tutaj coś jest. Tyk. No właśnie bym rozdeptał na 100%. O. Jeden, podniosłem tego, a tutaj drugi. Piękne, młode borowiczki. Zaraz, znając życie, zaraz Ania coś jeszcze znajdzie. No. Ale ten jest przepiękny normalnie. Malina, zobaczcie. 3 młode borowiczki 7 listopada. Super. Tutaj mamy taką sytuację. Jest górka, ale jeszcze nie wiemy co to. Aniu, otwieraj. Otwieraj. Zobaczymy co będzie. A tu. Piękny worowik. Jednak dalej rosną. No, ale zobacz jak. Schowany całkowicie. Tak jak tamte moje. No to, ale jeszcze nie doszliśmy do tego najważniejszego miejsca, więc powoli. Koszyk się zapełnia. Teraz wam pokażę. O, mnie i Łani. To takie nasze magiczne drzewo. Zawsze tutaj przychodzimy. O, a tutaj nie. Ale ten zawsze tu są. Prawdziwki. Stoi taki piękny, ładny borowiczek. Trzeba podotykać te liście, bo one po prostu siedzą tutaj. Jak znam życie, to na pewno jeszcze jeden będzie. No ale ten jest piękny. Piękny młody borowik. Więc może jeszcze będą. Jakby deszcz popadał, to już w ogóle by było super. Dogram jeszcze chwilę i właśnie Ania przyszła, ja już odszedłem. I... Odsłonisz, Aniu? O, no zobaczcie, jest następny.
Śmieszna sprawa, może tutaj jeszcze jeden. Nie, ja nie mam takiego szczęścia niestety. Więc dwa piękne borowiki wędrują do koszyka. Tutaj jest kolejny, ale przyznam, żebym go chyba nie zobaczył, żeby nie ta biała plamka. Zobaczcie, jakiś liczny dźwięk. Kolejny piękny młody. Potem tak się odwróciłem i zobaczyłem następnego. Pod krzaczkiem sobie siedzi. O, ten to taki solidny już grzybek, ale z tamtej strony jak się idzie, to ciężko go zobaczyć, dopóki się nie schylisz, to nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie taki może siedzieć, więc warto zaglądać pod takie krzaczki teraz też. W takim lasku zbieramy teraz grzybki, ale nie ma ich zbyt wiele. No niestety, 7 listopad, nie jest zbyt mokry, dlatego tak jest. A, i tam jest bardzo dużo, no może wam pokażę, bardzo dużo zielonych, więc fajnie, że w takim lesie jest duża różnorodność grzybków. Tutaj chyba pamiętam, że był, o, tam jedną wyciągnąłem. Zobaczcie, jak rosną. Tutaj 3 i tutaj skupisko zielonek, więc kolejne grzybki wpadają do koszyka. Super. Tak się prezentuje koszyk teraz. Piękne prawdziwki i zielonki, ale chcę wam pokazać, jakie ogromne tutaj są zielonki. O. Niesamowite. O, tutaj jedną chyba przypadkowo wyrwałem. Tu kolejne trzeba. Tam też. Niezłe to. Ale ładne. Ładne, naprawdę. Tutaj dla odmiany skupisko podzielonek. Piękne. A tam Ania znalazła prawdziwka. Też mówi, że jakby nie był zjedzony, to by go nie zauważyła na tym, na kapeluszu. Ale fajny borowiczek, piękny. O, i tutaj jeszcze chcę wam pokazać taki patent, co przywiozłem z Włoch. Taka szczoteczka, ja mam inną, nożyk, ani ulubiony. I tutaj jest taka gumeczka, co można, no nie wiem, czy to nie gumka, taka harmonijka, co można doczepić do koszyka, więc jak ktoś ma ochotę wyciąć albo trochę oczyścić grzybek, to... Plecki kwadratowe. No zobaczcie, jak wyglądają już tutaj u mnie. Tu Ani, potem przebierzemy do jednego kosza, będzie zielonki i w takim lasku właśnie zbieramy zielonki, podzielonki i prawdziwki. Fajne. Teraz przyszliśmy do takiego naszego ulubionego lasu. Byliśmy tutaj co prawda tylko raz w tym roku, ale chcę wam pokazać właśnie zupełnie inaczej. Trochę już nacięliśmy podzielonek, ale jak tutaj rosną zielonki, zupełnie inaczej. Tutaj podzielonkę widzę, tutaj kolejne ogromne zielonki, zobaczcie. Ja kiedyś tak zbierałem zielonki, w takim lesie, w takich młodnikach i w piasku one rosły. No zobaczcie, jakie potężne. Przyda się zmiotka do czyszczenia. Super. No już nie, mam u siebie. Piękny jest ten las, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podoba. Zmieniliśmy miejsce i przyznam, że nie mogliśmy znaleźć tego miejsca, bo po prostu przez wycinkę las wygląda zupełnie inaczej. Ale chcę wam pokazać, że znalazłem prawdziwka, ale ktoś go musiał kopnąć. Albo jakieś zwierzątko ruszyło. No i fajnie wygląda. Zobaczcie. O. Czyli tutaj główka jest, widać, uderzona. Więc są prawdziwki w dębowym lesie, więc warto tutaj się pokręcić. Może to nie pierwszy, nie ostatni. Kawałek dalej, tam był ten kopnięty przez zwierzaka, a tutaj jest kolejny. Tak to łatwo zauważyć. O, tak wygląda. Już starszy widać, ale też ok. Nie wiem, czy jest zdrowy, czy nie. Kolejny do koszyka. Idziemy w stronę podzielonek, zielonek i prawdziwków. Ale tutaj zobaczcie po drodze. Moje ulubione grzybki do jedzenia. O, jeszcze się pojawiają i rosną rydze. Super. Naprawdę pyszne. Na maśle pyszne grzyby. Teraz właśnie
takim razie zbieramy zielonki pod zielonki. Takie malutkie. A tutaj podgrzybki pięknie rosną. Zobaczcie. O, tam trzeci, ale fajnie. Schyliłem się i zobaczyłem następnego. O, tutaj taki maluszek. I tu jest jeszcze jeden. Właśnie ja nie mam pojęcia, czy one już się skończyły na Podlasiu, czy jeszcze się nie zaczęły. Nie było mnie w Polsce. Ania też mówi, że praktycznie nie chodzi po takich lasach, gdzie są podgrzybki, ale fajnie wyglądają. Super, ja bardzo lubię. Trzy podgrzybki do kolekcji. Tak wyglądają zbiory w tym lesie. Ale zobaczcie, kierowaliśmy się w stronę samochodu, a tutaj stał i czekał na nas. Piękny, malutki borowiczek. Super. Może drugi, ale cieszę się, że małe są, ja nie wiem. Nie jakiś ogromny, tylko może tutaj gdzieś też będą rosły inne, mam nadzieję. Za dwa dni przyjdziemy na pewno. Piękny, piękny. Uwielbiam takie małe, zdrowe, piękne borowiki. Udało się znaleźć kolejnego maluszka. Ten poprzedni wygląda tak. A ten jest ładniejszy. Grubszy trzonek. O, dwa maluszki w tym lesie. A mówiłem, żeby znaleźć trochę podzielonek i trzy prawdziwki. No to jeszcze nie wyszliśmy z tego lasu, więc może się uda. Jeszcze jednego. Kolejna zmiana lasu. I zobaczcie, jak nas przywitało. Kolejny piękny borowiczek siedzi sobie. Trochę większy od pozostałych, ostatnich, co znalazłem, ale normalnie super. Każdy las, w każdym lesie znajdujemy prawdziwka, więc jest ekstra. To chyba ostatnia nasza miejscówka. No i kolejny prawdziwek. Nie jest jakiś urodziwy, ale ważne, że jest, więc dopiero co wchodzimy do lasu. Młodziutki, świeży, bo biały pod spodem. Fajny. Więc może zaraz zaczną się inne. Super. Jest kolejny. Tylko tak śmiesznie wybarwiony. Znaczy właściwie nie wybarwiony. Zobaczcie. Taki chropowaty, ale trzon piękny. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę. To numer dwa, więc jest szansa, że będzie więcej. Super. Kolejne dwa. Zobaczcie. Jeden większy, drugi mniejszy. Flippy flap. Ale jakieś takie śmieszne mają trzonki. Niewielkie. Zobaczcie. Chudziutkie. Cieniutkie. Ale to już cztery prawdziwki w tym miejscu, więc super. Naprawdę. Całkiem nieźle. Zobaczcie. Ten był chyba najładniejszy. O, w porównaniu do tych to jest klasa. Ania znalazła kolejnego. Zobaczcie. Nie no, super miejsce. Już mamy 5 sztuk, a dopiero co weszliśmy. Ten też taki właśnie zupełnie inny kolor. Śmieszny. Zobaczcie. Koszyk zaraz będzie pełny. W takim lesie właśnie zbieramy, ale co jest śmieszne, po prostu w tym jednym dole, jednym rządku rosły wszystkie borowiki, 5 sztuk, a tu jest szósty. W tym samym jak gdyby rządku, nie wiem jak to nazwać. I też taki mega fajny, młodziutki, może nie taki grubiutki, ale numer 6. Zaraz czuję, że Ania powie, mam. No nic, mieliśmy tutaj na chwilę przyjść, a okaże się, że o, mam. No widzicie? Ale w drugim przedziale. No drugim, więc idę do ciebie, Aniu. Pokaż, co tam masz. O, jak fajny. O. Teraz jesteśmy w takich świerkach. A widać było kapelusz, czy nie? Tak. Ale super. Nie liczyliśmy tutaj na żadne grzyby. Okazuje się, że są. Więc będziemy tu do zmroku. O, tak to wygląda. Tak wygląda nasze dzisiejsze grzybobranie z Anią. Przepiękne borowiki, ten chyba jest najpiękniejszy dzisiaj. Jak sami widzicie, pełny kosz borowików. Kosz pod zielonek i zielonek, pół kosza kań, kilka rydzy pod grzybki i kilka maślaków. Więc zacne zbiory jak na
7 listopada Puszcza Knyszyńska w Obrówniki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. Adam, pa.